Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. I Dzisiaj w naszym studiu gość poranka, burmistrz Krynicy Zdroju Piotr Ryba. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, panie redaktor, witam państwa. Forum ekonomiczne znów bez krynicy. Znaczy Krynica ma swoje Krynica Forum 18-20 września, natomiast to już było tyle razy mówione, ale powtórzę po raz kolejny, nieakceptowalne dla Krynicy Zdroju było to, że budowa tymczasowych obiektów na Deptaku trwała od 15 lipca mniej więcej do końca października, czyli ponad 3 miesiące wyłączony sezon letni. Tutaj organizator nie chciał się zgodzić na inne, inne kompromisowe rozwiązanie, poza tym myśmy do forum dopłacali i w gotówce. Kilkaset tysięcy złotych i też świadczenia rzeczowych, gdzie nasi pracownicy budowali część obiektów. No, trzeba było w końcu powiedzieć dość. Jednak interes turystyczny klinicy, tu z perspektywy czasu widać, że wyszło na nasze. Klinica w prospękach szła, szczególnie w sierpniu, a normalnie Wiele imprez w sierpniu by się nie odbyło na deptaku właśnie z uwagi na budowę mhm. miasteczka tymczasowego, byłego forum. To wyjaśnimy jeszcze dokładnie słuchaczom, bo trwa już drugi dzień forum ekonomiczne w Karpaczu, przez wiele lat związany właśnie z Krynicą Zdrojem. 30 lat ta impreza ma już na swoim koncie, a właściwie 30 i Mały hak. Jest to jedna z największych imprez tego typu w Europie. Gospodarczo-politycznych imprez. No i wiele osób mówi, że jednak Krynica straciła przez to, że nie jest gospodarzem tego miejsca. Argumenty pan tutaj wysuwa konkretne związane z tym, że lepiej jednak wam bez forum ekonomicznego. Znaczy, Przede wszystkim, jeżeli chodzi na przykład o opłatę uzdrowiskową, bronią nas liczby obiektywne. Uzyskujemy dużo większe dochody z opłaty uzdrowiskowej z pobytu turystów. Przypominam, że na samo forum trwało trzy dni, natomiast przygotowanie najpierw do budowy, a później rozbiórka namiotów trwało około czterech miesięcy. To normalnie jest to po prostu nieakceptowalne i dlatego tutaj nie doszło do porozumienia, ponieważ przede wszystkim organizator nie wykazywał woli skrócenia tego czasu. Tak, ale tak ale Czyli turyści no, nie mogli korzystać z dpk w tym znaczy, no, Ilości skarg, które słuchaliśmy dawniej, jak jeszcze forum się odbudowało, lipiec, sierpień, po prostu codziennych, że kto w ogóle dopuszcza, żeby w się od... Wczesnych godzin rannych, tłukły się młotki, jeździły widlaki, e, część deptaka była wyłączona, naprawdę tego było masa. Także, bo szczerze z perspektywy czasu uważam, że to była dobra decyzja, ona nas broni, jeżeli chodzi, mówię, o nawet wpływy z opłaty zdrowiskowej, o ruch turystyczny. Kryjica, mówię, powinna godzić przede wszystkim interesy mieszkańców, turystów, ale też godzi interesy, jeżeli chodzi o imprezę kongresową, mówię, Krynica Forum, tak naprawdę w połowie września rozpocznie się budowa drobnych obiektów tymczasowych, czyli ta zabudowa potrwa powiedzmy do dwóch tygodni. Także ja uważam, że Krynica Forum, zresztą będzie obecny pan prezydent Andrzej Duda, pan wicepremier Władysław Kośniak kamysz naprawdę nie, nie straciliśmy, jeżeli chodzi o jakość, ponieważ te dyskusje są bardzo żywe, bardzo dobre i, i bardzo dużo dobrego wnoszą. Także ja jestem. Zadowolony, że Krynica Forum, impreza kongresowa jest w Krynicy, 18-20 września to jest ten rok. Mm, no właśnie tutaj też zapowiedź padła tego, kto będzie, też ważne nazwiska, ważne osoby, ale rozumiem, że też międzynarodowo ta impreza będzie się rozwijać, czy tylko stawiacie na polityków tutaj lokalnych, polskich? Znaczy, oczywiście, organizatorem tu jest Instytut Kościuszki Krynica Forum Spółka Zoo, i to tak naprawdę po stronie organizatora będzie finalna lista gości, finalnie osób zaproszonych. My oczywiście zawsze robimy wszystko, żeby forum logistycznie, organizacyjnie pomóc, żeby to wszystko się złożyło. Natomiast oczywiście będą też goście zagraniczni, ale mówię to już, już bliżej, otwarcie samej imprezy Krynica Forum. Myślę, że też się wiele wyjaśni. Wiem, że. Jest szansa też na kilku ciekawych gości za zagranicy, ale to zostawię już organizatorowi. Mm. Powiedział pan tutaj o tym, że zyskujecie na opłacie uzdrowiskowej. Jakie to są kwoty w takim razie? Jak, jak to porównujecie? Znaczy, ja myślę jeszcze, że oczywiście opłata uzdrowiskowa jest opłatą obiektywną za każdą dobę pobytu. Ja mogę powiedzieć, że w ostatnim roku, kiedy było forum ekonomiczne w 2019 przy zabudowie Deptaka, no to za sierpień mieliśmy na, na 5 września lekko ponad 200 tysięcy złotych. Natomiast rok temu to było grubo ponad 700 tysięcy złotych. Także powiem szczerze, że. Czyli opłata... ponad dwa razy więcej. Proszę mi uwierzyć, że mniej więcej od 15 sierpnia ludzie po prostu z klinicy w czasach budowy miasteczka tymczasowego uciekali, nie przyjeżdżali, ponieważ tak naprawdę centrum miasta było zajęte, było wygrodzone. No i wielu osobom się to, przede wszystkim gościom, totalnie nie podobało, ponieważ no jaki jest sens przyjechać do klinicy, jeżeli nie, ja nie mogę, nie, nie, nie mogę wejść na, na deptak, ewentualnie wejdę, zostanę, zostanę z niego przegoniony, bo jest, jest gdzieś wygrodzone i po prostu nie mogę wejść nawet czy do pijalni gdzieś bokiem, czy... Także to były różne kłopoty logistyczne. Oczywiście osoby, które z zewnątrz na to patrzą, fajna impreza trzydniowa, natomiast ta cała otoczka, ta, ta, ta długotrwała mm. budowa namiotów, później ich rozbiórka, mówię, to było mniej więcej 15 lipca, koniec października. No, każda szanująca się miejscowość powinna walczyć o, o swoje interesy. Ja uważam, że tu przede wszystkim żywotnym interesem krynicy było to, żeby ten ruch turystyczny, nieprzerwanie w wysokim sezonie letnim trwał. No i z uwagi na brak tej zabudowy obecnie, naprawdę krynica w miesiącu sierpniu miała bardzo dobre obłożenie, bardzo dobre wyniki. Branża turystyczna tak naprawdę kompensuje sobie to, że nie ma tej imprezy, natomiast ludzie przyjeżdżają odpocząć, bo Krynica jest przede wszystkim kurortem miejscowością, uzdrowiską turystyczną, zregenerować się. Trochę poprawiać sportu, także naszym celem jest to, żeby jak najwięcej turystów przyjechało do klinicy zdroju i to się udaje. Ja tutaj źle powiedziałam, że ponad dwa razy więcej, drugi tyle raczej, tak? E, tak tak jest. powiedzieć. Ale jeszcze był wątek promocji, promocji w mediach tego wydarzenia, jakim jest forum ekonomiczne, gdzie Krynica rzeczywiście była widoczna przez długi czas w wielu mediach nie tylko. Ogólnopolskich, ale także międzynarodowych. Czy tutaj nie tracicie pod kątem wizerunkowym? Czy klinica jest oczywiście marką rozpoznawalną, oczywiście cały czas ją promujemy, ale pod kątem miejscowości turystycznej, kurortu, uzdrowiska. Natomiast ta promocja, jak nie przekładała się w żaden sposób, którą nam dawało forum ekonomiczne, na ilość właśnie turystów przyjeżdżających do klinicy. Mieliśmy dane obiektywne z każdego roku i po prostu jeżeli. Mówiono nam, że my w tak zwanym AWE mamy kilkadziesiąt milionów z uwagi na promocję na forum ekonomicznym. Niestety to się nie, nie przekładało na przyjazdy gości do Krynicy i tu mamy wszystkie doby policzone. Nie było za żadnego znaczącego skoku, jeżeli chodzi o ilość turystów odwiedzających Krynice z uwagi na forum ekonomiczne, a wprost przeciwnie, w sezonie letnim, mówię, to był sierpień, wrzesień, ludzie do Krynicy nie przyjeżdżali. Sezon letni nam się kończy, wakacyjny. W zasadzie to już już po tym weekendzie możemy liczyć chyba jesienny sezon. Jaki on był w takim razie, ten lipiec, sierpień? Czy padły jakieś rekordy pod kątem popularności? Właśnie? Ja, czy ja myślę oczywiście, że sezon był bardzo dobry. Był dobry lipiec i bardzo dobry sierpień. No, mieliśmy imprezy co tydzień, zaczynając w sierpniu, czyli Małopolski Festiwal Smaku, 57. Festiwal imienia Jana Kiepury. Hubertus Krynicki, ostatni międzynarodowy Polski, Strongman, także no co tydzień było dużo imprez, natomiast oczywiście ja wpływy będę miał z opłaty uzdrowiskowej do przyszłym tygodniu takie dokładne, bo zawsze staram się bazować na danych obiektywnych, od ilości odprowadzonych opłat, jeżeli chodzi o opłatę turystyczną, za ilość osobodób powiedzmy i wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć, natomiast informacje, które mam z rynku, no, wynika, że to był jeden z najlepszych sezonów letnich, także nie narzekamy, Krynica się rozwija, zresztą przed nami kolejne duże inwestycje, ale nie tylko, nie tylko gminy Krynica, Zdrój, ale oczywiście też kapitału prywatnego, co mnie bardzo cieszy. Kapitał prywatny dostrzega potencjał Krynicy, czy to w branży hotelowej, czy właśnie w branży rekreacyjnej, także to jest, to jest dla mnie powód do dumy, mm. bo to wszystko się spaja w pewną całość tworzy pewien komponent to atrakcji. To uchylmy rąbka tajemnicy, bo pojawia się zapowiedź drugiej wieży w Krynicy. Znaczy <grym> ja powiem tak, oczywiście. Mm, polskie Koleje Linowe finalizują, z tego co wiem, wybór wykonawcy wieży widokowej na Górze Parkowej, natomiast też pojawiła się informacja, że jest szansa w roku na na jeszcze jedną wieżę widokową. Może, na razie może nie zdradzę gdzie, bo to jest oczywiście inwestycja prywatna, ale też oczywiście w Krynicy. No oprócz tego... Na uwagi... co będzie można z niej spoglądać, to my nie będziemy hmm. wiedzieć konkretnie jaka lokalizacja, ale będziemy się domyślać. <grym> tak jest, natomiast oczywiście no, trwają prace oczywiście projektowe dotyczące budowy akwaparku. Trwają prace i projektowe, i wykonawcze kilku kolejnych hoteli. Czyli pan burmistrz nie zdradza. <grym> nie, mam powiem tak, to za chwilkę i tak będzie wszystko wiadome, jeżeli się prace zaczną, natomiast wolę, żeby... Ten efekt był widoczny, wtedy się pochwalić. Na terenie klinicy coś powstało. Na razie teraz wiem, że jest, trwa, że tak powiem, już praca na, na poważnie, prace przygotowawcze, tam jest pozwolenie na, na budowę, także ja myślę, że to oczywiście będzie, natomiast lepiej mówić o czymś, co, co za, zaczyna powstawać, bo to jest widoczny efekt. Natomiast... I przy, przyszły sezon to będzie realizacja, <coughs> tak? Taką mam nadzieję, oczywiście, no, tak mówię, to jest inwestycja prywatna, także tu gmina Krynica Zdrój nie, 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 nie partycypuje w żaden sposób, natomiast oczywiście trzymam kciuki za inwestora, żeby tą kolejną atrakcję także wybudował. Oczywiście po zmianie planu też jeszcze ma się pojawić kilka kanap nowych na nie. Klinickiej. No cały czas walczymy o tarsaneczkowy, także tak naprawdę mówię, naprawdę duże pieniądze mają być inwestowane w klinicy zdroju i bardzo się cieszę, bo no mówię, to nam daje później i dochody z opłaty uzdrowiskowej, dochody z podatków, to jest praca dla ludzi, a jesteśmy oczywiście i w Parku Krajobrazowym, i w dużej części na Naturze 2000. Nie zrobimy, że tak powiem, pewne rzeczy przemysłowych na terenie gminy, dlatego skupiamy się na, na turystyce i na przyjmowaniu gości. Wodny park, zabaw to też jest przyszły sezon. Tak jest, Powiem to jest tak. pewne. My jeszcze zdecydowaliśmy się zrobić małe pozwolenie zamienne, tak żeby było, była komunikacja, czyli, czyli winda na, na poziom poddasza, żeby tam można było zrobić kawiarnię no, na Wodnym Placu Zabaw na zboczu Góry Parkowej. Oczywiście sezon letni teraz się kończy, nie chcemy na siłę pewnej atrakcji otwierać. Niech ona zostanie dobrze zrobiona, dobrze dokończona i od przyszłego sezonu powinna służyć. Tak jak służy amfiteatr, też oczywiście mieliśmy drobne wydłużenia terminów, natomiast narzutem na taśmę na Festiwal Kiepury udało się amfiteatr otworzyć. Myślę, że każdy, kto był w amfiteatrze, ma bardzo dobre wrażenia i estetyczne, i akustyczne. Doskonale wkomponowany obiekt w Deptak i w górę parkową. A, a ta dodatkowa winda przy tym parku, to jest jakiś dodatkowy koszt też? E, oczywiście. To się wszystko wiąże później z kosztami. Oczywiście to już są koszty niekwalifikowane, natomiast my, no, chcąc mieć ten obiekt zrobiony dobrze, no musimy mieć wszystko zgodnie z procedurą, z pozwoleniem formalno-prawną, hmm. czyli pozwolenie, zamienne pozwolenie na budowę i wykonanie, no po to, żeby ten obiekt później już finalnie służył na, na długie lata w tym kształcie, który chce. Często się zdarza przy wykonywaniu inwestycji, że pewne pomysły pojawiają się w trakcie, czy też człowiek pewnych rzeczy wcześniej nie widział na papierze, tylko na projekcie. Natomiast jak się pewien obiekt wznosi, no to jest troszeczkę inaczej. Natomiast tam, mówię, na Wodnym Placu zabaw, mamy duży budynek toalety właśnie i kawiarni. Wodny Plac zabaw, ścianka spinaczkowa, także to będzie kolejna duża atrakcja, która w przyszłym roku zostanie uruchomiona. Mm, no i Góra Parkowa, tutaj też zapowiadaliście duży projekt rewitalizacyjny. Jak tutaj? Tam kończymy, tutaj kończymy sprawy pozwolenia na budowę. Chodzi o rewitalizację Góry parkowej, czyli te wszystkie ścieżki, które są strylinki stare, ewentualnie ścieżki, gdzieś jest zniszczony kamień, jeszcze przedwojenny. Tam chcemy położyć granity, chcemy mieć oświetloną całą górę parkową, czyli właśnie przy tych chodnikach. Nowe ławki, nowe kosze, nowe obiekty małej architektury. No, góra parkowa jest naszą perłą, także no, zrobimy wszystko, żeby to w ciągu powiedzmy dwóch, trzech lat powstała, została zrewitalizowana ta część po prostu stara góry parkowej. No, to jest kompleks centrum miasta. on Nie każdy ma tak piękną górę w centrum miasta, jest jeszcze dodatkowo z kolejką linową, terenową, jak mają Polskie Koleje Linowe. Za chwilę na szczycie góry parkowej pojawi się ta potężna wieża widokowa, przynajmniej betonowa z przeszczelonym tarasem, z windą. To takich wież, no, to taka najbliższa wieża od Polskie Koleje mają taką na solidnie, także my Będziemy mieli coś podobnego, także to będzie kolejna duża atrakcja. Polskie Nowe też na gruncie gminnym budują polany muzyki świateł. Na szczycie góry parkowej, gdzie też podpisywaliśmy porozumienie, zresztą o tym było głośno, nawet też Państwo o tym mówiliście, mamy długoletnią dzierżawę, ale ona się przekłada na konkretną inwestycję i na wzrost ruchu turystycznego. Mm. Wspomniał Pan wcześniej o torze saneczkowym, i to jest też inwestycja, może nie tyle atrakcja turystyczna, co miejsce treningowe i miejsce, w, którego, w którym będziecie się mogli poszczycić, jeśli dojdzie oczywiście wszystko do końca. Wiemy, że ostatnio kwestia zgód, na przykład Ministerstwa Ostatecznych na te inwestycje wchodziła w grę, czy już są te zgody, co to ja Tak na koniec roku spodziewamy się uchwalenia miejscowego planu. Natomiast oczywiście pani redaktor to jest obiekt sportowy, ale też obiekt turystyczno-rekreacyjny na to, że kiedy on nie jest wylodzony, można czy podjeżdżać rowerem, czy można zjeżdżać na rolkach, czy są bobsleje czy sanki, do których się przytwierdza kółka. Także to jest obiekt całoroczny, obiekt, który znaczącą są trzy dyscypliny olimpijskie, trzy ostatnie dyscypliny olimpijskie, które nie mają swojego obiektu. Na terenie Polski, czyli to jest skeleton, to są sanki i to są bobsleje. Tak naprawdę kilkanaście krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest zainteresowanych tym obiektem, ja dlatego rozmawiamy o możliwości utworzenia centralnego środka sportu w klęicy Zdroju. Koszt szacowany takiego jednego toru sanyżkowego, bobslejowo skeletonowego sztucznie mrożonego, to jest około 130 milionów złotych. Koszt jest podobny jak budowa jednej dużej skoczni narciarskiej. Także mam nadzieję, że znajdą się środki centralne, żeby ten obiekt wybudować, a to też dałoby, no, no, mega impuls rozwojowy, turystyczny Krynicy Zdroju. Ale jesteście już krok bliżej? No jesteśmy w trakcie piątego kroku, czyli kończymy uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po tym uchwaleniu zostanie projekt budowlany, już wykonanie projektu. A później wykonanie, także my tak naprawdę zrobiliśmy wcześniej studium i analizę przyrodniczą i ja zamieniłem wszystkie grunty i zrobiliśmy koncepcję przebiegu tego toru. Teraz procedujemy plan, także tak naprawdę jak chodzi dokumentacyjnie, to od pięciu lat pracujemy, ale mówię, no już po uchwaleniu planu zostanie już stricte projekt budowlany. To zmieniając temat na wątek bliski też mieszkańcom, bo mogą darmową godzinę zostawić sobie samochód w strefie płatnego parkowania, co oznacza, że nowość weszła do Krynicy. Tak jest. Zleciliśmy wykonanie specjalnej aplikacji i właśnie jest godzina darmowa w strefie płatnego parkowania teraz od września. Przy okazji powstał wydział, filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, gdzie można zarejestrować pojazd też na te w Krynicy Zdroju. To dla, dla gminy Krynica i dla gmin ościennych jest to duże ułatwienie, że nie trzeba jeździć do Nowego Sącza. Mocno też inwestujemy w drogi. To ulica Zamkowa, ulica Piękna. Zaczęliśmy remont ostatniej części ulicy Dąbrowskiego, gdzie przy hali targowej pojawi się nowa zatoka postojowa. Kończymy duży parking na osiedlu Czarny Potok. No i też informacja, która była też długonośna, czyli chodnik do strefy przemysłowej ulica Boczna-Kraszewskiego. Myślę, że we wrześniu już rozpoczną się prace. Finalizujemy porozumienie z właścicielami rozlewni wód mineralnych. I mamy pozwolenie na budowę chodnika, zgłoszenie remontu drogi, także ta droga też zostanie w tym roku wyremontowana. Mm, tutaj ta boczna Kraszewskiego to jest też y, nie takim dużym obciążeniem dla budżetu, jakby, jak inne inwestycje, tak? Bo no tutaj powiem macie szczerze, porozumienie. tutaj się bardzo cieszę, bo właściciele rozlewni wód mineralnych, Poczuli się, że tak powiem, w obowiązku, żeby nam tą inwestycję sfinansować. Także my oczywiście przygotowaliśmy dokumentację projektową. Natomiast uwagi na bezpieczeństwo tam ruch, ruch tirów, ruch samochodów ciężarowych należało ten chodnik wybudować. I tutaj rozlewnie nie chowały głów piasek. Dziękuję serdecznie i panu prezesowi Mosurowi i panu prezesowi Cinalowi za to, że podjęli to wyzwanie i myślę, że mówię w tym roku będzie i nowy chodnik, i zupełnie nowa nawierzchnia na drodze. Mhm. A do klinicy też, bo tutaj wspomniany był punkt, w którym można rejestrować samochody, nie trzeba jeździć do Nowego Sącza, do starostwa po to, żeby taki, takiej formalności dokonać. W Urzędzie Miejskim znajduje się taki punkt, ale rozumiem, że nie tylko dla mieszkańców Krynicy, też Muszyna, Łabowa, Grybów. Ja, oczywiście obsługujemy skorzysta... cały powiat tak naprawdę, ale finalnie skorzystają mieszkańcy gminy Krynica, Zdrój, gminy Muszyna, gminy Grybów, gminy Łabowa, częściowo gminy Piwniczna. Natomiast jak pan starosta zapowiedział, to nie jest jeszcze ostatnie słowo, bo poza Wydziałem Komunikacji i Rejestracją powinni za jakiś czas pojawić się wydawanie praw jazdy i powrót też Ewidencji gruntów i budynków, czyli wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji, też nie trzeba będzie jeździć do nowego sąsza. Wiemy, jakie są kłopoty w sąszu, żeby zaparkować w centrum miasta, także nasz potężny parking przy Urzędzie Miasta doskonale przyda się dodatkowo na ten właśnie cel. No to na pewno mieszkańcy mogą korzystać. My na pewno razem z burmistrzem Krynicy Zdroju Piotrem Rybą, który był moim gościem, zapraszamy też tych spoza Krynicy do właśnie uzdrowiska, żeby korzystać z takiej możliwości. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. No, i do usłyszenia. Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję Państwu. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.